wrzuciłem dzisiaj w sieć taki cytat. Rozważ, jak trudno jest zmienić siebie, a zrozumiesz, jak znikome masz szansę zmienić innych. Ten cytat z Woltera uświadomił mi, że kluczem do relacji jest akceptowanie bardziej niż próba zmieniania innych. Realna zmiana do wykonania to przede wszystkim zmiana samego siebie. To od niej muszę zacząć i bardzo często na niej skończyć. Wolter siłą rzeczy nie wiedział lub nie powiedział tu wszystkiego. Uważam, że można zmieniać innych, ofiarowując im miłość i nie oczekując nic w zamian. Można ich zadziwić dobrocią i zrozumieniem ich emocji. Takie bezinteresowne ofiarowanie miłości, dobroci, zrozumienia, dostrzeżenia, docenienia i danie wolności i prawa do decydowania o tym, żeby się zmieniać lub nie, wywołuje większe pozytywne zaskoczenie, chęć refleksji i na końcu chęć zmieniania się niż nawet najmocniejsze logiczne argumenty za zmianą albo najgorętsze emocjonalne napominania. Jestem głęboko przekonany, że ludzie bardziej niż napominania potrzebują zrozumienia. Ciekaw jestem, co ty sądzisz. Może napiszesz to w komentarzach. A może po prostu zgadzasz się z tą refleksją. Skomentuj, zalajkuj, podaj dalej. Ktoś może potrzebować tych rozważań. Do zobaczenia.